Hejka, dzisiaj przychodzę z filmem, co jem w ciągu dnia. Jak widać, wstałam, popatrzyłam przez okno i zobaczyłam, że pogoda jest paskudna, ale stwierdziłam, że i tak wyjdę na spacer przed śniadankiem, ponieważ zabrakło mi masła orzechowego i oczywiście musiałam po niego iść. Masło orzechowe jest produktem, którego nie może zabraknąć. Jak wróciłam, zabrałam się za śniadanie. Tym razem była to klasycznie owsianka, bananowa z odżywką białkową, właśnie bananowo-cynamonową. Najpierw wsypałam płatki owsiane, później dodałam przyprawy, czyli cynamon, szczyptę soli, makę i proszek budyniowy dla konsystencji. Czasami zdarzają mi się dni, że jem owsiankę codziennie, ale teraz staram się jednak jeść różnorodnie, no bo wiadomo, że każdy produkt dostarcza nam innych witamin, składników mineralnych. No i jest deserem dla podniebienia. Taka owsianka jest też bardzo pożywna, ponieważ ma znaczną ilość białka i syci mnie na długo. Płatki owsiane zawierają też bardzo dużo błonnika, dzięki temu nasze jelita pracują znacznie lepiej. Wydawać, że dodatek soli do słodkiej owsianki jest zbędny, ale uwierzcie mi, że świetnie podkręca słodki smak i dzięki temu owsianka w ogóle nie jest mdła. Dodałam też trochę słodzika, ale jest to raczej opcjonalne. Następnie zalałam płatki owsiane szklanką wody. Całość wymieszałam, a następnie gotowałam na małym ogniu. Zgęstniała, dodałam trochę napoju sojowego dla konsystencji i dalej mieszałam. Dzięki temu owsianka jest taka bardziej kremowa i przypomina w konsystencji budyń. Gdy zdjęłam już owsiankę z palnika, dodałam odżywkę białkową, wegańską, o smaku banan cynamon i całość wymieszałam. Tak prezentuje się owsianka, teraz tylko dodatki. Na wierzch dałam kiwi, banana, masło orzechowe, czekoladę i ziarna kakaowca. Później wzięłam 3 daktyle i zjadłam je z masłem orzechowym. Jest to moja ulubiona przekąska w ciągu dnia. Później przyszedł oczywiście czas na kawę. Ja wypiłam ją z napojem sojowym, a wybrałam dzisiaj smak karmelowy. Kawę traktuję trochę jak deser, ponieważ uwielbiam napój sojowy spieniony i jest to dla mnie taka chwila przyjemności. Później wypiłam herbatę. A między zajęciami zjadłam jogurt. Po zajęciach zabrałam się wreszcie za obiad. Postanowiłam zrobić tym razem coś bardziej kreatywnego, więc postawiłam na pieczone ziemniaki w sosie sojowo-truflowym wraz z przyprawami, do tego ciecierzyca również pieczona w piekarniku, a do tego chipsy z jarmużu. Najpierw pokroiłam ziemniaki w plasterki w postaci frytek, do tego dodałam osuszoną wcześniej ciecierzycę, zalałam marynatą, doprawiłam solą, czosnkiem oraz papryką. Nie wiem, skąd wziął się ten mit, ale bardzo dużo ludzi twierdzi, że ziemniaki są niezdrowe, a tak naprawdę tylko dodatki do ziemniaków tworzą
dużą kaloryczność tego składnika. Dlatego jeżeli dajemy w odpowiedniej ilości przyprawy oraz marynatę z odpowiednią ilością oleju, nie powinno stanowić to problemu w naszej diecie. Najważniejszy jest umiar i wtedy możemy cieszyć się ulubionymi produktami w każdym momencie naszego życia. Przypraw nie musimy sobie żałować, ponieważ im bardziej przyprawiona potrawa, tym będzie lepiej smakować. Jedyne co, to uważałabym na ilość soli, ponieważ duża ilość soli w naszej diecie wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Gdy dodałam wszystkie przyprawy oraz marynatę, wymieszałam rękami całość, żeby składniki połączyły się ze sobą i żeby ziemniaki oraz ciecierzyca wchłonęły je. Tak prezentuje się efekt końcowy. Ziemniaki oraz ciecierzycę wkładam do nagrzanego wcześniej piekarnika na około 220 stopni i piekę około 40 minut. Na koniec zabrałam się za przygotowanie chipsów z jarmużu. Najpierw wyciągnęłam jarmuż i go opłukałam, później osuszyłam i przygotowałam marynatę. Wlałam troszkę oliwy, do tego czosnek i sól. Składniki połączyłam rękoma, masując jarmuż, żeby miał dużo lepszą strukturę. A następnie włożyłam do piekarnika nagrzanego na 220 stopni na około 5 do 7 minut. Tak prezentuje się efekt końcowy. Dodałam świeże warzywa i posypałam pestkami. Po obiedzie wybrałam się na spacer. Gdy wróciłam, zjadłam kanapki z tym, co miałam w lodówce. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.